Cześć Polska, kolejna nagrywka, bo maszeruję swoją ulubioną ścieżką w Bogocie, zieloną mi dookoła. I pomyślałem, że nagram tym razem coś o gościnności Kolumbijczyków. W nawiasie różnicy między Kolumbią a Europą. Ostatnimi czasy sporo podróżowałem, jak to zwykle. Byłem w Cali, o którym będę musiał napisać, ale to za jakiś tydzień, jak zbiorę myśli i czas. W Cali nocowałem przez Couchsurfing. Bardzo łatwo mi było znaleźć tam nocleg, podobnie zresztą jak w Medellin. Co pokazuje, że Kolumbijczycy są bardzo otwartą, bardzo, bardzo życzliwą nacją. I jeżeli już Cię ugoszczą, jeżeli przyjmą Cię u siebie w domu, to z reguły no naprawdę masz dobrze i częstują ci wszystkim i obiady, śniadania i tak dalej. Możesz też, ja miałem to szczęście, że przedłużyłem swój pobyt z 2 dni do 4, także naprawdę super gościna, ale jest jedna rzecz, która irytuje mocno Kolumbijczyków, mianowicie nieoszczędzanie albo brak jakiegoś rozsądku przy wykorzystaniu energii i tak dalej. To znaczy, ile razy zdarzyło mi się zapomnieć zgasić światło, ile razy zdarzyło mi się na przykład myjąc zęby zostawić lecącą wodę w kranie. Oj. No to przynajmniej spojrzeniem dawali mi znać, że to jednak nie halo tutaj w Kolumbii. I trzeba na to zwracać uwagę, także są bardzo gościnni, naprawdę przyjmą Cię z otwartymi ramionami, ale jednak zwyczaje europejskie trzeba zostawić w domu i światło gasić za sobą, woda w kranie, woda w pralce i tak dalej, to pisałem już, także taka oto ciekawostka. Pozdro Polska!